Trenerze, dzisiaj zupełnie inny mecz niż ten w Radomiu. Czego zabrakło naszym chłopakom do zwycięstwa? Lepszej jakości na pewno, bo dzisiaj nam się bardzo trudno zdobywało punkty, bardzo trudno, źle zagrywaliśmy przede wszystkim, ale nawet i bardzo ciężko było przez to nam bronić, ale nawet sobie broniliśmy, wyprawialiśmy takie rzeczy w naszych wystawach sytuacyjnych, że ciężko zdobyć punkty i ciężko wygrać, więc o ile się trudno szukało tych szans, o ile te szanse jak się trafiały, sami rozpracowywaliśmy, plus świetnie dysponowany atakujący z drużyny Bydgoszczy, bo wystarczył, że trafił nam w ręce i praktycznie już ten punkt prawie był gwarantowany. Taki mecz. Dzisiaj wkurzenie na pewno jest duże, bo wszystkim my dużo swojej gry dołożyliśmy do tego, ale trzeba uznać, że Bydgoszcz wykorzystała to poprzez swoją skuteczną grę przede wszystkim. Serhi, powiedz, jak ty ocenisz to spotkanie z Łuczniczką Bydgoszcz? Który element tego siatkarskiego rzemiosła zawiódł was dzisiaj? No, niestety to nie jeden element. Niestety nie funkcjonował u nas blok obrona. Nie, też źle zagraliśmy w zagrywce, dużo błędów. No i w ataku też mogliśmy lepiej zagrać. Ja bym powiedział, że ogólnie zagraliśmy bardzo słaby mecz i ciężko wyróżnić jakiś element, który by u nas lepiej funkcjonował. Nie wiem, może troszkę lepiej zagraliśmy w przyjęciu, ale to akurat jednak nie przyłożyło się na atak. Także, no nie wiem, słaby mecz w naszym wykonaniu dziś. Dziękuję.